na meczowej konferencji prasowej. Zakończyło się spotkanie trzeciej ligi grupy pierwszej między Olimpią Zambrów a Legią II Warszawa. Wynik 2-2. Kilka zdań o przebiegu meczu. Proszę trenerów, zacznę tradycyjnie od trenera gości. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. A więc cóż, wydaje mi się, że oglądaliśmy bardzo ciekawe spotkanie jak na tą klasę rozgrywkową, zarówno jeżeli chodzi o dramaturgię, zmianę akcji, to co się działo. Zaczęliśmy nie za dobrze, potem się podnieśliśmy. Mecz uważam, że mógł się potoczyć w dwie strony i ostatecznie moim subiektywnym zdaniem remis jest sprawiedliwy. My mieliśmy swoje sytuacje, których nie wykorzystaliśmy. Wydaje mi się, że drużynie Zambrowa należał się rzut karny w końcówce meczu, więc szanujemy ten punkt, aczkolwiek czujemy delikatny niedosyt, jednakże uważam, że mierzyliśmy się z drużyną dobrze zorganizowaną, taką troszkę odbiegającą od standardów trzecioligowych, bo ja bardzo lubię grać z zespołami trenera Kulkawika, bo to są zespoły, które zawsze grają w piłkę. Nam się najlepiej gra z zespołami, które grają w piłkę, które mają kulturę gry. Więc dzięki temu obejrzeliśmy ciekawe spotkanie i szacunek dla chłopaków, że się podnieśli, aczkolwiek delikatny niedosyt czujemy. Dziękuję. Witam również wszystkich zgromadzonych. Cóż, ja podobnie jak trener Kobierecki mam poczucie niedosytu, bo gdy wygrywamy 2-0 po 10 minutach, to nie sposób później cieszyć się z remisu, tak jak tutaj trener zauważył w końcówka, szczególnie ten rzut karny, tak ważny moment, po którym mogliśmy zdobyć bramkę na 3-2, sędzia uznał inaczej, trzeba to uszanować. Aczkolwiek też szanujemy ten punkt, z mojej perspektywy Legia dzisiaj na pewno była zespołem lepiej operującym piłką. Widać chłopcy dużą jakość indywidualną tych zawodników, czy to Praszelik, czy to Karbownik, czy to Pruchnik w środku. Są to zawodnicy, w przypadku Pruchnika już jest doświadczony zawodnik, w przypadku tych młodszych zawodników przede wszystkim są to reprezentanci Polski, którzy niejednokrotnie grali na takim poziomie, jak i nie wyższym. Więc na pewno Legia była dzisiaj godnym przeciwnikiem. Co do nas, po bardzo dobrym spotkaniu w Soliówku dzisiaj byliśmy zbyt apatyczni, byliśmy zbyt rozkojarzeni na boisku. Szkoda tej bramki na 2-1, zbyt szybko i zbyt łatwo straciliśmy tą bramkę, bo zawodnik w bocznym sektorze tyłem do bramki zbyt łatwo się odwrócił, zagrał piłkę wzdłuż linii bramkowej. Zbyt prosto druga bramka po niby dobrze założonym pressingu w bocznym sektorze boiska, nie zdołaliśmy tam odebrać tej piłki. Długie podanie właśnie Pruchnika do prawej strony i muszę na kamerze zobaczyć, czy bramkarz mógł zostać dłużej w linii, czy właściwie, że wyszedł. No nic, 2-2. Czwarty mecz, który nie przegraliśmy z rzędu, więc na pewno tutaj nie będę podcinał gałęzi, na której siedzimy. Cieszę się z postawy chłopaków, jestem z nich dumny. Tak jak mówiłem nie raz, czy będziemy przegrywali, czy wygrywali. Wiadomo, że każdy marzy o tym, żeby wygrywać. Piłka jest jednak taka, jaka jest. Zespół Legii dzisiaj postawił bardzo trudne warunki, więc szanujemy ten punkt. I jakby na pewno będę chwalił tych zawodników, bo dzisiaj, mimo że może nie zagraliśmy tak, jak sobie wymarzyliśmy, to widzę, jak oni pracują każdego tygodnia, więc tutaj szczere ukłony do moich chłopców. Mam nadzieję, że to, co nie podjęliśmy dzisiaj z boiska, uda nam się odrobić za tydzień w Lechii. Bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Są jeszcze jakieś pytania do trenera? Jednego, drugiego? Nie, no to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.